Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku naszej kampanii Stop Depresji gościmy dr Dorotę Gawlik, wykładowczynię WSB NOS w Rybniku. Tematem przewodnim będzie higiena cyfrowa. Co to jest i jak możemy o nią zadbać? Poruszymy również kwestię negatywnego wpływu nadmiernego korzystania z sieci na nasze życie oraz omówimy, jak bezpieczeństwo w sieci wiąże się z higieną cyfrową. Dr Gawlik udzieli nam praktycznych rad dotyczących bezpieczeństwa online, opowie, o czym jest cyfrowy detoks, jakie sygnały mogą wskazywać na możliwe uzależnienie od sieci oraz dlaczego zarządzanie czasem jest ważne w profilaktyce zdrowia psychicznego. Dowiemy się również, w jaki sposób planowanie i organizacja naszego codziennego życia może sprzyjać zdrowiu psychicznemu. Zapraszamy! Gościem dzisiejszych nagrań jest dr Dorota Gawlik. Witaj, Doroto. Cześć, Angeliko. Jak się dzisiaj masz? A bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo się cieszymy, że możemy Cię tutaj dzisiaj gościć. I porozmawiamy z Tobą o higienie cyfrowej, więc może najpierw zacznijmy od tego, co to jest ta higiena cyfrowa? Higiena cyfrowa to takie sprzyjające zdrowiu zachowania, które są związane z naszym funkcjonowaniem w świecie nowoczesnych technologii, w tym świecie związanym z korzystaniem z ekranów i internetu. Można powiedzieć, że higiena cyfrowa stanowi element takiego szerszego pojęcia, jakim jest higiena psychiczna. I też warto się posłużyć takim przykładem, tak jak higiena osobista służy ochronie naszego zdrowia fizycznego i też zapewnia nam bezpieczeństwo w tym zakresie, tak higiena cyfrowa sprzyja naszemu zdrowiu psychospołecznemu, no i pozwala też to zdrowie chronić właśnie w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. A jak moglibyśmy dbać o tą higienę cyfrową? Tych sposobów jest bardzo wiele, ale myślę, że taką radą, którą warto na wstępie zastosować, jest zagłębienie się w temat tego, jak taka niewłaściwa higiena cyfrowa może zrujnować nasze życie i zrujnować życie naszych dzieci. I kiedy te konsekwencje sobie uświadomimy, no to może nas to zmotywować do podjęcia już konkretnych działań. Mogą to być takie drobne działania w naszym codziennym życiu, jak na przykład odkładanie telefonu na czas pracy czy nauki. Warto też na przykład wyłączyć w swoim telefonie powiadomienia i plakietki, bo kiedy na naszym ekranie nic się nie świeci, no to jakoś nas aż tak nie kusi, żeby po ten telefon sięgać. Ważne jest też to, żeby nie korzystać z telefonu przed snem oraz zaraz po przebudzeniu. Dlatego taka rada, aby pozostawić telefon na przykład poza sypialnią, dokładnie. Co jeszcze? Warto robić sobie taki harmonogram, kiedy jesteśmy online, a kiedy jesteśmy offline. I najlepiej spisać to i gdzieś tam w widocznym miejscu sobie powiesić i też starać się stosować do tego harmonogramu. Warto też robić sobie całe dni takie, kiedy jesteśmy poza tym światem online, no bo gdzieś tam to pozwala też zachować tą cyfrową równowagę. I takim istotnym też elementem higieny cyfrowej, zwłaszcza w zakresie związanym z naszymi dziećmi, jest zapewnianie kontroli rodzicielskiej w tym zakresie. Czyli rodzice powinni mieć kontrolę nad tym, jak często dzieci korzystają z tych nowoczesnych technologii, z jakimi treściami się tam spotykają. No bo to myślę, że w tym kontekście jest bardzo ważne. A dobrze, to mogłabyś nam powiedzieć, jakie mogą być negatywne skutki zbyt częstego korzystania z urządzeń elektronicznych? Na wstępie warto skupić się na dzieciach. Światowa Organizacja Zdrowia wytyczyła pewne ramy czasowe dotyczące korzystania przez dzieci z urządzeń ekranowych. I co istotne, do drugiego roku życia dzieci w ogóle nie powinny korzystać z urządzeń ekranowych. Powyżej drugiego roku życia to maksymalnie 30 minut dziennie. 6 do 12 lat to maksymalnie godzina dziennie, powyżej 12 roku życia 2 godziny dziennie. I teraz dlaczego te ramy czasowe są aż tak restrykcyjne? Ponieważ niewłaściwe stosowanie się do tych wytycznych wiąże się z nieodpowiednią stymulacją mózgu, a to z kolei wpływa na pojawianie się pewnych deficytów rozwojowych,
mogą się pojawiać na przykład opóźnienia w rozwoju mowy, mogą się też pojawiać zaburzenia w rozwoju motoryki dużej i małej, deficyty uwagi. Odnosząc się zarówno do dorosłych, jak i do młodzieży, to takie nadmierne korzystanie z technologii i brak tej higieny cyfrowej wiąże się z rozdrażnieniem, z zaburzeniami koncentracji, zaburzeniami snu. Mówimy o czymś takim jak stres cyfrowy, czyli taki stan ciągłego napięcia, mogący prowadzić do tak zwanego syndromu FOMO, dużo się o tym teraz mówi. Jest to taki lęk, taka frustracja przed tym, że kiedy nie jesteśmy online, to coś istotnego nas ominie. Więc tych konsekwencji nieprzestrzegania zasad higieny cyfrowej jest bardzo dużo. Mhm. A mówiąc o higienie cyfrowej, nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie w sieci. Czy mogłabyś nam podać kilka rad dotyczących bezpieczeństwa w sieci? Tak, według mnie to bezpieczeństwo w sieci jest elementem higieny cyfrowej, więc warto bardzo dużo o tym mówić. I można powiedzieć, że te rady są takie banalne, ale wydaje mi się, że im częściej to powtarzamy, to tym bardziej to zapadnie w naszą pamięć. Na pewno należy zwracać uwagę na to, aby nie podawać żadnych danych osobowych w internecie. I tutaj warto się skupić na tym, aby być ostrożnym na przykład w wyrażaniu zgód marketingowych, bo tam często różne dane osobowe są wymagane. I co się z tym wiąże? Warto też pamiętać o tym, aby nie przesyłać zdjęć czy skanów dokumentów tożsamości, tak, przez internet. Kolejna sprawa to sprawdzanie bezpieczeństwa linków, w które klikamy, tak, czy pochodzą one z zaufanych źródeł. Na przykład jakiś czas temu słyszeliśmy o takich informacjach o tym, że rozsyłane są wiadomości, że na przykład na naszym koncie występuje jakaś niedopłata, tak, albo że trzeba dopłacić coś do jakiejś tam przesyłki, która jest do nas skierowana i otrzymywaliśmy na przykład link do płatności. Absolutnie w taki link nie klikamy, a adresata takiej wiadomości czy numer telefonu, z którego przyszła taka wiadomość do nas, warto przekazać do odpowiednich służb. Co jest też istotne w kwestii bezpieczeństwa w sieci, na pewno też należy uważać na korzystanie z takich sieci o otwartym dostępie, bo one na ogół nie są odpowiednio zabezpieczone. I co bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa, to również ochrona wizerunku. Czyli powinniśmy analizować to, co dodajemy, jakie dodajemy zdjęcia, na przykład w naszych mediach społecznościowych, czy przypadkiem sami poprzez swoje działania nie narażamy się na przykład na ryzyko, no nie wiem, włamania do mieszkania, bo napiszemy post, że akurat jesteśmy na dwutygodniowym urlopie kilkaset kilometrów od domu. Ważna jest też ochrona wizerunku naszych dzieci właśnie w tej kwestii bezpieczeństwa w sieci, czyli nie udostępniamy wizerunku naszych dzieci bez ich zgody, a jeśli chodzi o małe dzieci, to w ogóle rezygnujemy z publikacji ich wizerunku na przykład w mediach społecznościowych. A czy mogłabyś nam powiedzieć, czemu nie możemy udostępniać zdjęć naszych dzieci w internecie? Więc jeśli chodzi o małe dzieci, no to udostępniając takie zdjęcia po prostu narażamy bezpieczeństwo swoich dzieci w takim kontekście, że internetowi przestępcy takie zdjęcia mogą później wykorzystać w wiadomych celach. Natomiast jeśli chodzi o wizerunek już dzieci w starszym wieku, no to tutaj, kiedy udostępniamy go bez ich zgody, to tak naprawdę naruszamy ich prywatność, więc tutaj warto mieć to na uwadze. Nawet funkcjonuje takie pojęcie jak sharenting. Jest to właśnie takie udostępnianie nierozsądne, bez przemyślenia wizerunków dzieci i jest nawet zaliczane to zjawisko w poczet przemocy, więc tutaj warto mieć to na uwadze i no myśleć o tym, bo wiemy, że to, co udostępnimy w internecie, to tak naprawdę pozostanie tam na zawsze, więc w tym kontekście jest to bardzo ważne. Co to jest według Ciebie cyfrowy detoks i jak powinniśmy go rozważyć? Cyfrowy detoks to jest taki czas, kiedy w ogóle rezygnujemy z aktywności online. Czasami zamiennie stosuje się pojęcie cyfrowy post,
ale jest to coś... Coś na ten okres. Tak, jest to coś trochę innego, bo słowo detoks przywodzi na myśl odtruwanie organizmu, oczyszczanie na przykład z jakichś szkodliwych substancji czy toksyn. No i podobnie działa taki cyfrowy detoks. On pozwala oczyścić naszą psychikę, oczyścić nasz umysł z tych negatywnych wpływów internetu i też niejako... Odbodźcować. Tak, dokładnie, bo tak jak mówisz, aktywność w internecie bardzo często wiąże się z tym, że czujemy się przebodźcowani i to oczyszczenie umysłu pozwoli też wyzwolić naszą kreatywność w świecie poza internetem, tak? Czyli w tym świecie offline. No a rozważyć go powinniśmy w momencie, kiedy zauważymy u siebie pewne sygnały ostrzegawcze wskazujące na to, że zbyt często korzystamy z internetu i na przykład możemy zauważyć swój spadek aktywności w innych sferach związanych z funkcjonowaniem offline i wtedy taki cyfrowy detoks jest zalecany bezwzględnie, a tak naprawdę wydaje mi się, że każdy powinien coś takiego zastosować w swoim życiu i na pewno zauważymy korzyści. Tak, dokładnie. A jak często powinniśmy stosować taki detoks i jak na przykład zmobilizować młodzież, żeby mniej korzystała z urządzeń elektronicznych? Jeśli chodzi o częstotliwość, to ja myślę, że jak najczęściej. Dlatego, że nasza aktywność w świecie internetu wiąże się nie tylko z korzystaniem z rozrywki, ale często też nasza praca wymaga po prostu, żebyśmy byli aktywni online, więc im częściej taki detoks, tym lepiej. I jeśli chodzi o taki detoks, to może być na przykład dzień bez telefonu. Wyznaczamy sobie w swoim harmonogramie cyfrowego funkcjonowania dzień bez telefonu. Może to być weekend na przykład bez dostępu do internetu, czy jakiś wyjazd wakacyjny bez internetu. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrezygnować z tej aktywności online na tak długi czas, to wystarczą chociaż takie godziny bez internetu. Albo też na przykład zaprzestanie używania na jakiś czas aplikacji po prostu, nie że samego telefonu, bo to czasami jest jak bez ręki po prostu w dzisiejszych czasach. Dokładnie. Ale te aplikacje zabierają dużo naszego czasu tak naprawdę, więc... Dokładnie i pomoże nam w tym na przykład wyłączenie powiadomień, tak? Mhm. Od tego zacząć. Ważne, żeby zastosować taką metodę małych kroków, bo jeżeli my będziemy chcieli sobie od razu zrewolucjonizować całe życie, no to wiadomo, że bardzo często nie będzie to w ogóle możliwe, ale taką metodą małych kroków, czyli tak jak mówisz, najpierw rezygnujemy z jakiejś tam aplikacji na pewne dni, tak? A później na przykład robimy sobie ten dzień bez telefonu, więc takimi małymi krokami jesteśmy w stanie zadbać o ten swój cyfrowy dobrostan. Pytałaś o to, co zrobić, żeby zmotywować młodych ludzi do zastosowania takich cyfrowych detoksów. Wydaje mi się, że na pewno nie będzie to łatwe, ale jest to możliwe. Na pewno takim kluczowym elementem jest zapewnienie im atrakcyjnych i ciekawych zajęć offline, czyli poza tym światem internetu, bo bardzo często jest tak, że to nadużywanie internetu wynika z tego, że dzieci, młodzież nie mają zapewnionych właśnie takich atrakcyjnych, ciekawych zajęć w czasie wolnym. Takiej drogi rozwoju poza szkołą. Tak naprawdę te aktywności muszą być dostosowane do danego młodego człowieka, czyli punktem wyjścia jest identyfikowanie, co tego młodego człowieka interesuje. Tak? Czy na przykład pójdziemy w kierunku aktywności fizycznej, sportu, i zajęć z tym związanych, czy na przykład będziemy rozwijać kreatywność, twórczość i tutaj jakieś zajęcia związane właśnie z, tak jak mówisz, artystyczne, tak? Czy malowanie, czy na przykład teatr. No mamy bardzo, bardzo wiele możliwości. Ważne jest, żeby po prostu tym tematem się zainteresować, żeby rodzice wiedzieli, że należy właściwie organizować czas wolny dzieci, żeby też nauczyciele zainteresowali się tym tematem i właśnie takie komplementarne działanie rodziców, nauczycieli pozwoli zmotywować młodych ludzi do aktywności poza internetem. A co może nas zaniepokoić i może wskazywać na uzależnienie od internetu? Jakie sygnały?
Skupiając się na tych uzależnieniach związanych z nowoczesnymi technologiami, warto skupić się na tym, że kryteria diagnostyczne tych uzależnień tak naprawdę mają swoje podłoże w kryteriach diagnostycznych uzależnień od substancji. I no, te symptomy są podobne. Na przykład takim istotnym sygnałem ostrzegawczym jest nadmierne zaabsorbowanie funkcjonowaniem online. Czyli nie tylko, że nasze dziecko spędza wiele godzin w internecie, ale też kiedy na przykład jest poza aktywnością online, to cały czas mówi o tym, co będzie robiło, kiedy będzie miało dostęp do internetu. Już nie może się doczekać tego momentu, tak? To ten nadmiar, no to nadmierne zaabsorbowanie właśnie tym światem internetowym. I drugi taki sygnał ostrzegawczy to... Może niepokój, takie rozdrażnienie? Tak, właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć. Wycofanie w momencie, kiedy dziecko jest poza aktywnością online i na przykład może się pojawiać wtedy rozdrażnienie, czy obniżony nastrój, albo lęk. To też jest taki wyraźny sygnał ostrzegawczy. I to są takie czerwone światła, które powinny zwrócić naszą uwagę, ale mamy też pewne symptomy, które mogą już świadczyć o uzależnieniu. I to jest na przykład zwiększona tolerancja, czyli aby uzyskać satysfakcję, potrzebujemy coraz większej ilości czasu spędzanego w sieci. Kolejny taki symptom to utrata kontroli, czyli mimo, że próbujemy zachować kontrolę nad tą aktywnością i nad czasem spędzanym w internecie, to nie potrafimy sobie z tym poradzić. Kolejny to kontynuowanie używania internetu pomimo dostrzegania negatywnych konsekwencji albo pomimo sygnałów płynących z otoczenia, że no jednak coś jest nie tak i mamy problem. Mówiąc o naszym zdrowiu psychicznym, dlaczego jest tak ważne zarządzanie czasem? Jest to bardzo ważne, ponieważ nasza psychika nie lubi dezorganizacji i chaosu. Kiedy niewłaściwie zarządzamy czasem, no to też nie wywiązujemy się bardzo często odpowiednio z naszych zadań, a to z kolei obniża nasze poczucie wartości, poczucie własnej skuteczności i powoduje, że mamy też takie poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. I też do tego mogę zadać pytanie, czy planowanie, organizowanie, uporządkowanie tego naszego codziennego życia może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne? Oczywiście, na pewno może. Jak może wpłynąć na nasze życie? Na pewno pozytywnie. Można posłużyć się takim przykładem. Badania wskazują, że bałagan, nieuporządkowanie w naszym otoczeniu, czyli na przykład nieuporządkowane miejsce pracy czy bałagan w mieszkaniu, bardzo obniżają nasze samopoczucie. Więc tym bardziej ten brak uporządkowania w naszych codziennych zajęciach będzie generować stres i też wpływać negatywnie na naszą kondycję psychiczną. To ma też związek z odpowiednim planowaniem dnia, planowaniem też pracy. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że ten nasz plan dnia i plan pracy nie jest dostosowany na przykład do rytmów dobowych, czyli pojawia się tak zwane zarywanie nocy i to z kolei powoduje zaburzenia snu, niedobór snu. No a nie trzeba nikogo przekonywać, jak negatywnie coś takiego wpływa na naszą kondycję psychiczną. Więc można powiedzieć, że to zarządzanie czasem jest takim kluczowym czynnikiem chroniącym nasze zdrowie psychiczne. Mhm. A jakbyś mogła przedstawić jakieś takie najlepsze praktyki, żeby zachować równowagę między życiem offline a życiem online? Jeśli chodzi o takie pozytywne praktyki, to ważne jest to, aby ustalić zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, korzystania z internetu. I te zasady powinny dotyczyć, wiadomo, własnej osoby. Jeśli mamy rodziny, no to naszych rodzin. Warto te zasady spisać na zasadzie takiego kontraktu. I taki kontrakt może być zwieńczony podpisami wszystkich członków rodziny. I to wtedy motywuje, aby do takich
aby takich zasad przestrzegać. Próbowałaś sama? Tak, próbowałam i jestem zdania, że kiedy coś jest spisane i jeśli podpiszemy to, i czyli takie dajemy zobowiązanie, tak, zobowiązanie, że będziemy tego przestrzegać, no to to naprawdę motywuje. No i w kontekście dzieci ważne jest, aby to dorośli dawali ten dobry przykład, czyli tutaj rodzice sami powinni tej higieny cyfrowej przestrzegać, no bo trudno mówić dziecku, żeby odłożyło telefon, kiedy samemu na przykład spędza się wiele godzin na kanapie, scrollując smartfona. A jakie są pierwsze kroki do podjęcia, kiedy podejrzewamy, że nasze korzystanie z internetu przerodziło się w uzależnienie? Kiedy dostrzeżemy u siebie pewne sygnały ostrzegawcze, no to można na przykład skorzystać z pewnych narzędzi diagnostycznych, czy nasze użytkowanie internetu nie staje się problematyczne. Mamy takie narzędzia diagnostyczne darmowe, dostępne, więc można z nich skorzystać, ale możemy też udać się na profesjonalną poradę i profesjonalną diagnostykę. Pocieszająca informacja. Jeśli sami już dostrzegamy, że coś jest nie tak, no to jest dobra wiadomość, bo znaczy to, że nie wypieramy problemu albo nie mówimy, że ten problem nas nie dotyczy. Więc no jest duża szansa, że poradzimy sobie właśnie z tą sytuacją. Warto zacząć od właśnie przestrzegania tych zasad higieny cyfrowej czy zastosowania tych cyfrowych detoksów. Kiedy zauważymy, że sami nie dajemy sobie rady, że wdrażamy pewne rzeczy, ale to nie przynosi rezultatów, no to nie obawiajmy się zwrócić o profesjonalną pomoc, na przykład do specjalistów zajmujących się uzależnieniami behawioralnymi. A jakie są długoterminowe skutki braku tej higieny cyfrowej? Jak mogą wpływać na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne? Tak naprawdę brak higieny cyfrowej odbija się na całym naszym funkcjonowaniu, wpływa na wszystkie wymiary zdrowia. W aspekcie tego zdrowia fizycznego to również zaburzenia związane z narządem ruchu, bo czasami, kiedy korzystamy przez wiele godzin z komputera czy ze smartfona, mamy określoną pozycję ciała i to też, tak, też odbija często się. Krzywizny kręgosłupa się pojawiają. Tak, dokładnie. Ta głowa często właśnie wędruje na dół, więc to sami później to odczuwamy. Konkretne dolegliwości fizyczne się pojawiają. W aspekcie na przykład tym społecznym bardzo często dostrzegamy problemy w nawiązywaniu relacji społecznych, w podtrzymywaniu tych relacji, czy na przykład problemy z komunikacją. A w tym aspekcie psychicznym pojawiają się zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, przewlekłe depresje. Tak, to jakby już w dalszej konsekwencji, tak? Bo ten przewlekły stres, ta frustracja może stanowić poważny czynnik ryzyka właśnie wystąpienia depresji czy innych zaburzeń emocjonalnych. W dodatku, kiedy nasze funkcjonowanie w internecie wiąże się na przykład z doświadczeniem hejtu, no to ryzyko takich zaburzeń wzrasta. Tak, w dzisiejszych czasach warto zadbać o higienę cyfrową, bo naprawdę każdy z nas jej potrzebuje. Tak, no jej brak na pewno odczujemy. Jeżeli nie w danym momencie, no to długofalowo na pewno tak. A czy znasz jakieś narzędzia do zarządzania czasem w sieci? Tak, są konkretne aplikacje do tego służące. Mamy też wbudowane takie narzędzia w naszych smartfonach. Prawie każdy smartfon posiada możliwość monitorowania czasu spędzanego na przykład używając konkretnych aplikacji, czy czasu w ogóle spędzanego przed ekranem. Mamy też możliwości kontroli tego czasu i na przykład sygnalizowania, że przekroczyliśmy pewne ustalone przez siebie normy. Niektóre smartfony mają też możliwość ustawienia konkretnych trybów, na przykład praca, nauka albo sen. I kiedy ustawimy sobie taki tryb, to wpływa na przykład na ilość wysyłanych powiadomień i jest to też takie dobre narzędzie służące zachowywaniu tej równowagi cyfrowej. A teraz dla naszych opiekunów, rodziców, powiedz nam, co można zastosować dla młodzieży, dla dzieci, aby promować te zdrowe nawyki cyfrowe?
Tak jak już wspominałam, tym numerem jeden jest własny przykład, czyli w myśl takiej dewizy, że lepszy przykład niż wykład, to rodzice i opiekunowie właśnie powinni dawać wzór w zakresie korzystania z technologii i stosowania tych zasad higieny cyfrowej. Drugi element to kształtowanie świadomości. Czyli służy to temu, aby dzieci na dalszym etapie rozwoju wiedziały, dlaczego jest to ważne, czyli nie tylko konkretne zasady bez wyjaśniania dlaczego, ale właśnie to kształtowanie świadomości. Kolejny taki istotny krok to też kształtowanie takiego krytycznego podejścia do tego, z czym dzieci stykają się na przykład w mediach społecznościowych, bo wiemy, że te wizerunki czy treści, z którymi się spotykają, nie do końca są realistyczne i w momencie, kiedy porównują je na przykład z swoim życiem czy swoim wyglądem, no to może to negatywnie się odbijać też na ich psychice, więc kształtowanie takiego krytycznego podejścia do tych treści. Wiadomo też, że życie nie lubi próżni, więc nie możemy tylko zakazywać, zabraniać, ale uczyć, gdzie szukać tych wartościowych treści i wartościowych źródeł w internecie. No i kluczowe jest też budowanie relacji z dzieckiem, dawanie wsparcia społecznego, bo to jest przydatne w momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z jakimiś też negatywnymi zjawiskami, jak hejt czy cyberprzemoc. Dziękujemy Ci bardzo, Doroto. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie dr Dorocie Gawlik za wyjątkowo pouczającą rozmowę na temat higieny cyfrowej. Omówiliśmy wiele istotnych aspektów dotyczących zdrowego korzystania z internetu oraz sposobów na utrzymanie bezpieczeństwa w sieci. Niezwykle istotne jest to, co dziś usłyszeliśmy, zwłaszcza w kontekście coraz większej roli technologii w naszym życiu codziennym. Pamiętajmy o znaczeniu zdrowego balansu między światem wirtualnym a rzeczywistym, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszych danych i prywatności. Nasza rozmowa pokazała, że właściwe zarządzanie czasem oraz świadome podejmowanie decyzji dotyczących korzystania z technologii może pozytywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Dążenie do cyfrowego detoksu oraz dbanie o higienę cyfrową powinny stać się priorytetem dla każdego, kto chce się cieszyć pełnią dobrostanu psychicznego w dzisiejszym świecie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dalszego śledzenia naszej serii poświęconej zdrowiu psychicznemu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.